Serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do drugiego odcinka z gry Winter Survivor. Dobra, rozpalimy sobie tutaj ogień, żeby się zagrzać. I wyruszymy sobie, bo mamy odzyskać sprzęt i zbudować krosno. Chociaż krosna na razie raczej nie zbudujemy, bo nie mamy potrzebnych zasobów. No, ale co to jest? Bandaż, ok. Rozpałka, włókno, rozpałka. Narzędzi żadnych. Wspomniane posłanie. O, to można. Jednorazowego użytku. 32 trawy. Masakra. Dobra, ogrzaliśmy się. Także idziemy. Idziemy po nasze przyrządy. Znaczy przedmioty. Tu płynie rzeczka. Są jakieś buty, ślady. Ciekawe. I ślady niedźwiedzia. Bear tracks. And footprints next to it. It doesn't look good. I have to check it out. O, mamy to sprawdzić. No ale dobra, na razie to mamy coś innego do roboty. Czy te grzyby się do czegoś nadają, ale zbieram wszystko, co trafię. There you are. Better be careful. Dobra, udało się. Got it. Mamy plecak. What is that sound? My walkie-talkie. I just have to follow the noise. The sound's coming from below. Dobra, tam z dołu gdzieś to dobiega. I guess this rock could be an anchor. Czyli musimy tam chyba zejść na dół. Dobra, musimy tutaj linę zawiązać. To trzeba zrobić. O, coś dostaje cały czas. To idziemy na dół. Hello. Mike, is that you? Dobra, mamy walkie-talkie. Tell me where you are. Mike, where are you? O, kości. O, stabilizator nogi. Może się przydać. Na tropie przyjaciół. Wybierz walkie-talkie. Gdzie ja mam walkie-talkie? Which button was it? O, użyj walkie-talkie, aby zlokalizować źródło sygnału. O, gdzieś tam. No dobra. Okej. Okay. Na razie to musimy się stąd wydostać. Mamy skrzynkę, nóż, kolejny stabilizator. Kurde, to chyba tutaj często nogi będziemy łamać. Bo mamy linę do góry.
No i dobra. Jesteśmy tutaj, gdzie my byli, czyli tam, gdzie nie chcę być. Sygnał gdzieś tam dochodzi. Dobra, czy można po tym drzewie tam wejść? Niby można, ale tu jest jakieś wejście. A ja tu schodziłem na dół. Dobra, okej. Ale ja bym chciał te ślady niedźwiedzia zbadać. A to, żeby zbadać, musiałbym się wrócić. Kurde. Co to jest? Tylko ja tam się nie wrócę, bo to trzeba zeskoczyć. Tędy raczej nie przejdę. Dobra, czyli musimy iść tutaj. Chyba nie mamy wyboru. Dobra, jakieś gałęzie, krzak, żurawiny. A to? Nic. Coraz mocniejszy sygnał jest. Okej. Ale jak tam się dostać? To gdzieś tam jest. No właśnie. Tu się zaczynają schody. Bo tam jest ten spadochroniarz. A tutaj wejścia żadnego nie widzę. O, lewitujące drzewko. Krzak. Dobra, no nie ma. Nie ma tu wejścia do góry. Czyli trzeba gdzieś szukać. Drogi. Jakiejś innej, no bo tutaj nie ma drogi żadnej. Co, na dół mam zejść? Bez sensu, no kurde, po co mnie tu ciągnęli, żebym ja na dół schodził? Nie no, po tym to raczej nie wejdę. Nie ma szans. Dobra, zejdziemy na dół, no nie wiem, czy się nie zabije. Ja pierniczę, no. Jednak się zabije. No i teraz... Ja tu nie wlezę. O Boże. Nie wiem, co ja robię. Ale nie wygląda to dobrze. Jeszcze wilka brakuje, żeby w las. Właśnie tu siedzi. Dobra, tu jest jakaś jaskinia, to może tam trzeba wejść.
A coś tu mamy, dobra. Jakieś graty. Pojemnik na gwoździe, druty, wytrych. No dobra, okej. Co dalej? Kolejne rzeczy. Fasola, garnek do gotowania, wytrych, bateria. Paski skórzane. Kurde, bateria się rozładowała. Jak to teraz zrobić, żeby to naładować? Tak? Wyjmij baterię. Lewy shift. O Jezu. Dobra. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale coś zrobiłem. No i co, to do góry? I co, z powrotem na dół? Ale jaja. Czyli tu nic nie ma w tej jaskini. No to po co ja tu przylazłem? Kurde. No, albo mi się wydaje, albo tu chodzę w kółko tutaj. No jak stąd teraz się wydostać, kurde, z tego dziadostwa? I nie zostać zeżartym przez wilki. Dobra, odpuść, gościu. Czy my stąd zaczynali chyba? Czy nie? Spadochroniarz był. Gdzieś tu muszą być gorące źródła. Jakbym znalazł gorące źródła, no to bym wiedział, gdzie jestem, kurde. Poszedł. Wyłącz tam latarkę na razie, bo... Ja pierdykam kolejny. To jest ten sam spadochroniarz, czy inny? Bo już zgłupiałem. Tak, my tędy szli. Tam gdzieś szli.
Zobaczył mnie. Czy nie? Puści? Ale fart. Już myślałem, że mnie zeżre. Masakra. Pójdziesz stąd czy nie, kurde. Tędy my schodzili. Tu są gorące źródła i tu my uciekali gdzieś. Gdzie my uciekali? Kurde, stąd. Nie wiem, w którą stronę. W tą czy w tamtą? Tu jest wilk. Kurde, gdzie jest mój dom? No, bez jaj. Tu jest mój dom. Dobra, dotarliśmy. Tu jest przejście po kłodzie chyba. No, z powrotem da się tutaj wejść? Żeby przejść tam? Dobra, nieważne, na razie. Dobra, udało się wrócić, kurde. Ja pierdykam. Same gałęzie. Jutro pójdziemy po tych śladach niedźwiedzia. Dobra, zjemy sobie tą fasolę. Ugotujemy trzy. Masakra. Dobra, czy ja mogę coś wytworzyć sobie? Mogę bandaż nasączony alkoholem.
Jeden zrobimy sobie jeszcze w razie czego. Rozpałka. Lina, to jest lina czy nie lina? Lina, mogę krosna zrobić. Dobra, to zrobimy sobie krosno. Zobaczymy, co to daje. All set. Zaraz mi się ten skończy, kurde. Bo to się w ogóle nie nadaje do palenia. Bo to daje 10, a to daje 120 kawałek drewna. I co to mogę? Za pomocą krosna wytwórz... Tkane? Co tkane? Tkaninę może. Nie wiem, co to jest. Nici możemy zrobić. Uszyta czapka. Zimowa czapka, łatka materiałowa potrzebna. Wytwórz tkanę. Bez jaj, co to ma być tkane? Potrzebne są... Włókna. Włókien nie mamy. Kościana igła. Kościana igła z kości. Mała kość zwierzęca, no fajnie, nie mamy takich rzeczy jeszcze. Dobra, ognisko się kończy. Która to godzina jest? Północ. No bez jaj, że ty jesteś taki głodny, no przecież kurde. Dopiero że żar miałeś. Ej, jaja. Kurde, jak to tak będzie działać, to ja nie wiem. Ja tu nie mam już czym palić. Masakra. Ostatnie jedzenie. To mogę coś tu ugotować w ogóle? Przepisy. Herbata z wrześniaka. Potrzeba świeża woda. Czy mam coś świeżą wodę wziąć? No przecież mam świeżą wodę w tym. Nie mam w fadzielce wody? Bez jaj. Bez jaj. No przecież, kurde, wodę to ja miałem.
Napoiłeś się, to spadam. Nie wiem, czy jak się wchodzi do tej rzeki, to ja nie jestem mokry już. Pokaż mi ten. Buty zamoczyłem. A tu? Kurde, jeszcze zgasło. Bez jaj, no. Wszystkie gałęzie spalę. Ale na tym sznurze się szybko suszą te rzeczy chociaż. Dobra, użyjemy jeszcze bandaża. Dobra, mamy co robić. Przemoknięcie, wysusz ubrania. No, wysuszyłem przecież. A jeszcze spodnie są suche, raczej mokre. Much better. Wytwórz tkanę. No nie wiem, nie rozumiem tego. Wytwórz tkanę. Tkanę, no to jest tkanina, myślę. No ale to innym razem. Teraz idziemy po jedzenie jakieś. Kurde, nie mam jedzenia. Jak on tak będzie żar, to bez jaj, no przecież. Ja wstałem ledwo i już jestem głodny. Dobra, zapiszemy sobie tutaj. Bo udało się odzyskać zdrowie. Idziemy tropem tego niedźwiedzia. Czyli tędy. Nie wiem, w czym to ma pomagać, jak tu, kurde, to bardziej oślepia niż pomaga. Ja nic nie widzę teraz. A teraz widzę, dobra. Tu jeszcze wilki chodzą, to... Co to jest? Grzyb Haga. O, ciekawe. Grzybów a grzybów. Żebym wiedział, czy wiedział, do czego one służą. Kryształ soli. O, to bierzemy. Sól? Sól się może przydać. Dobra, trochę mi się tu ogrzali, także jest spoko. I one się tak szybko respią, czy mi się wydaje? Dobra, nie ma czasu. Dobra, nie marudź. Dobra, to tutaj gdzieś jest. Is it possible someone's still in there? Damn it. Zamknięte. Nic dziwnego. Ale tu jest wejście jakieś. A tu jest coś? Nie
Jest skrzynka. Gwoździe, fasola. Dobra, bierzemy to oczywiście. Jak jest jedzenie, to bierzemy. Poza tym nic tu nie ma. Dobra, wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka i szukamy, co się tylko da. O, kości. To było nam potrzebne. Kości bierzemy na igły. Resztę też bierzemy. Jak to się działa? A, dobra. Cztery bandaże, super. Cztery wódki, pochodnia i łatka. Oczywiście, że bierzemy. Dziektąca puszka. Bierzemy. Baterie, kości. Włókna. Te włókna właśnie. Ciekawe, z czego te włókna. Muszę sobie to jeszcze zobaczyć. Tu mamy jakąś notatkę. To za chwilę. Nie wiem, po co mi te śmieci, no ale zbieram. Tutaj. Tam nic nie ma. Co to wszystko? Chapcie. Lokomotywa znowu kolejna. O, tu jeszcze są szafki. Bandaż. Fajki. Zardzewiały klucz. No dobra. Fasola. Bardzo fajnie. Szkoda, że nie ma żadnych narzędzi. O, mały uchwyt na włócznie. To już mamy. Przydałoby się jakieś, nie wiem, może siekierka czy coś. Albo żebym sobie mógł zrobić. Bo na razie to bida jakaś jest. Jak mam stąd wyjść? Pierwsze, po drugie. A tu jest jakieś wyjście, ok. He might still be here. Śledź ślady dalej. Dobra, to pójdziemy jeszcze tutaj. Czego się drzesz? Gdzie ty chcesz iść? A, on tam stoi, rzeczywiście. No, ja nie wiem, czy ja chcę tam iść. Ty serio chcesz tu iść? Czy to jest samobójstwo?
to find a way out. Co za kretyn. Byłem w bezpiecznym domku to. Dobra. Gdzie są te pochodnie? Pochodnie sobie weźmiemy pod jedynkę na razie. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby tutaj iść. Ale mamy, kurde, siekierę. No i to mi się podoba. Coś tu słyszę, jakieś kroki. Czemu tego nie mogę podnieść? Ale tu mamy drewno, okej. Okay. Czego ty jęczysz? Ja mówię, że on jest przeciążony już. Ja pierdykam. Bez jaj. Już ty nic nie masz. Łamliwe drewniane drzwi. No dobra, a jak se zapalę tego papieroska? Gdzie on to jest? Minus 3 życia. Nie wiem, o co chodzi. Pomaga uspokoić umysł. A czy my szalejemy już? Chyba jeszcze nie. Misja zakończona na tropie przyjaciół. Co teraz? Użyj walkie-talkie, aby zlokalizować źródło sygnału. No dobra, ja bym chciał wrócić do domu, kurde. Czy ja jestem po tej samej stronie, czy po innej? Ciężko stwierdzić. Nie, po tej samej. Dobra, to wracamy do domu. Bo jestem przeciążony, ale mamy siekierę, to możemy drzewo sobie porąbać. Mam nadzieję. Czy ja trafię do domu teraz? Wilk. Nie przeczytałem tej notatki tam, kurwa, w środku. Ja pierniczę, będę musiał tam wrócić jeszcze.
Gdzie jest ten mój dom? Zawsze go zgubię, no ja pierniczę. Tam jest ta brama zamknięta. Najgorsze jest to, że jak się nie zna mapy na początku, to jest przerąbane. Co ty robisz? Nie no, bez jaj, co on odpieprza? Nie mów, że on stąd nie wyjdzie. Masakra, dobra. Tu jest lód. Ja tu nie przejdę w ogóle, nie ma szans. Nie wiem, gdzie jestem. Tam jest to drzewo. I tam musi być gdzieś mój dom chyba. Kurde blade, no. Dokładnie, to jest to drzewo. Chyba to drzewo. A gdzie jest mój dom? Ja nie wiem. Już się pogubiłem. Kurde, no jeszcze nie mogę wejść na to dziadostwo. Nie wejdzie, no kurde. To nie jest mój dom. Tam jest mój dom. Chyba. Z tego co widzę. No ale jak tam mam zejść? On nie może skakać. Nie no, bez jaj, no kurde. Co tu tyle waży? Wszystko jest takie ciężkie, że ja nie wiem, no jak. Wszystko waży kilogram, a ja pierdykam bez jaj. Drut metalowy 15 kilo. Gwoździe 10 kilo. Jeden gwóźdź waży kilogram. Trochę przesada chyba. Muszę tam przejść na drugą stronę, bo umrę. Kurde, będę. Albo tą drogą iść tam? Ja nie wiem, kurde. Dobra.
Doszliśmy. Będziemy żyć jeszcze. Zostawię to i spróbuję ściąć drzewo, żeby mieć, kurde, te rzeczy. Dobra, tą ciuchcie przenieść. Co tu jeszcze? Też butelki. To rozładowane baterie, to mi niepotrzebne. Ostra mieszanka marka. Kryształy soli na razie przenoszę. Wimber. O. Druty. Drewniany kubek. Te kości to mam na razie zapas tego. Zniszczony pojemnik na mleko. Złom. Skórzane kawałki. Kurde, jest tego badziewia pełno. Dobra, idziemy ściąć te drzewo, póki mamy jeszcze. Rąbę i to szybciej. Zbierz. Nie no, upuść to no. Gierąb. O, dobra. Mamy kawałki miękkiego drewna, także jest spoko. Dużo gałęzi. Ale będzie opał, dobra. Z jednego drzewa trochę tego jest. Ten już zamarza czy coś, nie wiem, ale zimno mu się robi. Dobra. No, teraz to ma sens. 4 minuty, chociaż to i tak nie jest jakaś rewelacja. Przepisy. Mamy herbata. Dwie herbaty mamy. Garnek do gotowania. A ja gdzieś tu miałem garnek do gotowania. Gdzie? Przecież miałem przy sobie, no, brałem go. Jest. Herbata z wrześniaka daje plus 30 do odmrożenia, plus 30 do picia i lekarstwo. Dobra. Na przeziębienie. To też jest dobre na przeziębienie. Zrobimy to. Dobra. A do jedzenia to tylko mamy puszki. No i dobra, zapisujemy sobie grę.
Siekierka mi się już niszczy, połowa. Ja pierdykam. A ja mogę zrobić jakąś siekierkę? Mogę. Lina, kamienie i gałązka. Dobra, spoko. Czyli będziemy żyć. Pokrycie do ognia. Stanowisko stolarskie. O, to trzeba zrobić. Klej w sztyfcie. O, to na pewno sobie zrobiłem. Klej w sztyfcie. Platforma ogniskowa. Deska. No dobra, ja tutaj mogę zrobić tą tkaninę. Tylko po co? A, wytwórz tkane spodnie za pomocą krosna. No teraz to już są... Ja nie mam tkanek spodni, mam uszyte spodnie. Moje jakie są rozdarte spodnie. Nie mogę tego do ekwipunku wziąć. Nie bardzo rozumiem tutaj tego. Gdzie się te moje gacie podziały? O, jeszcze zdechło mi ognisko. Dobra. Kończymy to, bo żem kurde przyciągnął taki odcinek, że masakra. Dobra, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco i o łapeczkach w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.